Polskiego Domu Kultury, żeby tutaj w sali widowiskowej nie jeść. Zwłaszcza kremu z buraków. No bo wiadomo, buraki lubią pochlapać. Witam wszystkich serdecznie na naszym panelu o ogrodach społecznych, społecznościowych i zaraz też wyjaśnimy definicję takiego miejsca, jakim jest ogród społecznościowy. To jest nasz pierwszy panel i dzisiaj zajmiemy się takim ujęciem makro, szerszym. Jutro spojrzymy trochę bliżej na ogrody społeczne i spotkamy się już z osobami, które na co dzień się właśnie tym zajmują i są takimi inicjatorami, aktywistami lokalnymi, które takie ogrody założyły. Oczywiście dzisiaj nasi paneliści też akurat mają takie doświadczenie, ale też są w tym przede wszystkim temacie ekspertami. I może teraz zacznę od przedstawienia. Są z nami pani Aleksandra Nowysz, która w ogóle obroniła pracę doktorską na temat takiej architektury w rolnictwie w przestrzeni zurbanizowanej. Jest Maciej Łebkowski ze Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego oraz z ogrodu Motyka i Słońce na warszawskim Jazdowie. No i jest pan Sławomir Sędzielski, który jest teoretykiem i praktykiem, dlatego że sam prowadził przez 2 lata, był głównym ogrodnikiem w projekcie Miasto i Ogród w warszawskiej fabryce Norblina. Zajmował się też ogrodem społecznym na stołecznym placu Defilad oraz wtedy jeszcze z ramienia Zarządu Zieleni Warszawskiej był inicjatorem projektu Bujna Warszawa, czyli takiej niesamowitej witryny, która skupia wszystkie ogrody społecznościowe w Warszawie, pomaga im, udziela im wsparcia i właśnie uczy w ogóle, jak taki ogród założyć i jak ogród prowadzić. Widzę tutaj na sali osoby, które same działają w ogrodach społecznościowych, ale wiem też, że na pewno część z Państwa nie zajmuje się tym tematem, dlatego zaczniemy od takich podstaw, czyli zdefiniowanie tego, czym w ogóle jest ogród społecznościowy i czym różni się od innych form uprawiania żywności w mieście, bo poprzedni panel bardzo poważny, bardzo ważny i bardzo duży, dotyczył produkcji żywności w ogóle i przede wszystkim produkcji żywności rozumianej jako rolnictwo. I to było takie naprawdę duże przedsięwzięcie. Omawialiśmy tutaj wspólną politykę rolną oraz regulacje Unii Europejskiej. A teraz opowiemy trochę o produkcji żywności na mniejszą skalę, czyli właśnie w mieście. I chciałabym właśnie może najpierw zapytać panią Olę, jakie są formy uprawy żywności w mieście i właśnie jaką rolę w tym odgrywają ogrody społeczne? Dzień dobry wszystkim. Czy jest włączony? Czy... Chyba tak, jest włączony. Więc ja jestem architektką i tym tematem właśnie zajmowałam się w kontekście architektonicznym. I najbardziej znaną przestrzenią są ogrody działkowe, które powstały na przełomie XIX wieku, w sensie w XIX wieku i też później były rozwijane właśnie na przełomie XIX i XX. I takie rozwiązania powstały w Wielkiej Brytanii i w Niemczech i potem były szeroko stosowane właśnie w Europie, również w Polsce. Większość ogrodów działkowych w miastach poniemieckich w Polsce to są właśnie oryginalne ogrody z początku XX wieku, jeszcze niemieckie. Natomiast w podobnym czasie, bo też w zasadzie pierwszy ogród społeczny powstał w XIX wieku w Stanach i to było w Bostonie. I pierwszy powstał jako ogród szkolny przy szkole Putnam School. I w zasadzie tak jak ogrody działkowe, historia ogrodów działkowych właśnie łączy się z Europą, tak ogrodów społecznych możemy łączyć ze Stanami Zjednoczonymi. W jednych i w drugich rozwiązaniach jest bardzo ważny kontekst najpierw w ogóle rewolucji przemysłowej i tego, że przed rewolucją ta produkcja żywności odbywała się w mieście w zasadzie w jakiś taki sposób naturalny w różnych przestrzeniach przydomowych. Natomiast później ze względu na industrializację tej produkcji żywności nastąpiła separacja i różne też problemy właśnie związane z ekspansją miast i brakiem zieleni w mieście. I później w ramach
nurtu modernistycznego zaczęto wprowadzać tą zieleń do miast i również pojawił się właśnie koncept produkcji, w sensie przestrzeni zielonej do produkcji żywności. Też ze względu na to, że ludność wiejska zaczęła masowo napływać do miast, a oni mieli w zasadzie tą umiejętność uprawy tej żywności i to trochę było właśnie dla osób bezrobotnych albo biednych. I tak i dokładnie te same motywy były właśnie przy powstawaniu ogrodów działkowych w Europie, jak i ogrodów społecznych w Stanach Zjednoczonych. I później w kontekście właśnie pierwszej wojny światowej, później kryzysu, wielkiego kryzysu w latach 30. i drugiej wojny światowej, wszystkie te przestrzenie agrarne były bardzo istotne i w zasadzie jak sięgniemy do jakichś statystyk, to bardzo często te ogrody właśnie miejskie, w dużej części ta żywność roślinna pochodziła właśnie z tych przestrzeni. W latach 50., 60., już powojennych, ten pomysł produkcji żywności w mieście był trochę jakby już mniej popularny. Natomiast później jakiś taki właśnie znowu powrót do tej idei, to są lata 70. I wtedy właśnie znowu zaczęło powstawać bardzo wiele ogrodów społecznych w Stanach Zjednoczonych i tutaj możemy mówić i wcześniej, i właśnie w tych latach 70. i również współcześnie o setkach ogrodów w różnych miastach, w Nowym Jorku, w Los Angeles, teraz również w Detroit właśnie po bankructwie, po ogłoszeniu bankructwa przez to miasto. Kolejnym typem przestrzeni agrarnej w mieście to są farmy kolektywne i ja bym tutaj w naszej dyskusji właśnie też je włączyła, ponieważ ogrody społeczne charakteryzują się tym, że oprócz tej przestrzeni agrarnej jest tam również przestrzeń rekreacji i użytkownicy tych ogrodów są bardzo mocno związani właśnie z tworzeniem społeczności, często sąsiedzkiej i tworzeniu różnych jakichś takich inicjatyw, warsztatów, zajęć edukacyjnych, to są po prostu bardzo często aktywiści. I ogrody społeczne od farm kolektywnych albo farm komercyjnych będzie różnić to, że farmy są w zasadzie takim areałem rolnym w mieście, gdzie cała przestrzeń jest wykorzystana pod uprawy, po to, żeby była jak najbardziej produktywna. I to też trochę właśnie rysuje różnice celów powstawania tych przestrzeni, że jeden cel to jest właśnie społeczny, tych ogrodów społecznych i on jest częściej spotykany w sytuacji właśnie jakiegoś dobrobytu i krajów rozwiniętych, a jest też właśnie ten drugi cel po prostu czysto pragmatyczny produkcji żywności po to, żeby właśnie ludzie po prostu mieli co jeść. Kolejnym typem przestrzeni agrarnej w mieście, takim najbardziej współczesnym i rozwijanym dzisiaj, to będą farmy pionowe. I tutaj można mówić o uprawach w ziemi, jak i również uprawach hydroponicznych, z tym, że to rozwiązanie jest na razie najdroższe i dopiero po prostu powstają jakieś prototypy takich farm pionowych. Dobra, to na razie. Bardzo, bardzo dziękujemy za to przedstawienie. I właśnie chciałabym teraz przejść do już naszego kraju, dlatego że tak jak powiedziała Ola wcześniej, w innych krajach, w Stanach czy w Europie Zachodniej z tym boomem na ogrody społeczne mieliśmy do czynienia już od lat 70. Natomiast w Polsce to się jednak zaczęło trochę później, prawda? I tak naprawdę kiedy możemy obserwować takie wzmożone zainteresowanie ogrodnictwem społecznym tutaj u nas? Bo wiem, Sławku, że ty masz doświadczenie też z farmami miejskimi albo w ogóle z farmami ekologicznymi w Wielkiej Brytanii. Mogłeś to tam obserwować, ale kiedy taka atmosfera na budowanie społeczności wokół ogrodu zaczęła się u nas? Powiedzieć, czy może? No mogę powiedzieć. To mi się wydaje, że jeśli chodzi o Warszawę, która chyba jest pionierem w Polsce, to się zaczęło to się chyba w ogóle zaczęło od tutaj, od tego ogrodu. Tak mi się wydaje, że ten ogród. Ale mogę się mylić, Sławek. Jakbym się mylił, to poprawię mnie, ale. To ten ogród przy Służewskim Domu Kultury był jednym z pierwszych. To było ile lat temu? To było chyba 2014. Tak, chyba w 2013 powstał, teraz mi się przypomina, że w 2013 powstał ogród Jedność na Działkach przy Czerniakowie.
inicjatywa, którą ty prowadziłeś w Norblinie, była też jakoś tak, prawda? Ja dokładnie już nie pamiętam. 2013-2014. Myśmy założyli na Jazdowie ogród w 2014 roku. Pierwszy ogród Królowej Bony. W 2015 roku Motykę i Słońce. Więc to wszystko jest dosyć świeże, tak? Bo dopiero niecałe 10 lat. I teraz jest 20 kilka tych ogrodów. No, jak przeczytałam na stronie Bujnej Warszawy, to 26, ale wiem, że ta sytuacja się dynamicznie zmienia. Niektóre ogrody jeszcze nie zostały na przykład na tej mapie zaznaczone, a niektóre, które są na mapie, już nie istnieją. Więc możemy przyjąć, że na pewno ponad 20 ogrodów istnieje. Jak swojego czasu byłem na... miałem przyjemność być prelegentem na Zielenie to Życie, na takich targach ogrodniczych, i jak powiedziałem, że 20 parę ogrodów w Warszawie, to wstała pani taka około 80 mnie zbeształa, powiedziała, że to jest niemożliwe, że tych ogrodów jest na pewno więcej i praktycznie przy każdym bloku jest ogród społecznościowy. Więc to w zależności od tego, jaką przyjmiemy definicję, moja perspektywa jest taka, że tych ogrodów rzeczywiście takich społecznościowych, gdzie sąsiedzi na przykład uprawiają 20 metrów kwadratowych ziemi, jest całkiem sporo w każdym mieście i tworzy jakąś mikrospołeczność. Jeśli chodzi o taki ogród społecznościowy, gdzie jest otwarty i każdy o nim wie i jest umieszczony na mapie, no to Warszawa rzeczywiście jest około 20 kilku. I nie wiem, to na pewno jest tak, jak Maciek mówił, gdzieś lata 2012-2014, takie inicjatywy zaczęły nabierać rozpędu i większego zainteresowania wśród mieszkanek i mieszkańców. Ale właśnie sama ta inicjatywa Bujna Warszawa sprawiła, że powstała też Rada Ogrodów Społecznościowych. I kiedy tam przeczytamy, czym jest ogród społecznościowy, no to trzeba założyć, że jednak, tak jak powiedziała Ola, on musi być w jakiś sposób otwarty na wszystkich mieszkańców, nie tylko na społeczność kilku sąsiadów, ale są, że... Są różne też. Ja też z Paryża kojarzę właśnie takie, które są osiedlowymi ogrodami społecznymi albo ogrodami też zakładanymi na dachach, i one służą tylko i wyłącznie mieszkańcom. I one są nadal się mieszczą w tej definicji ogrodu społecznego, tak? Tak, ja bym nadal je... Po prostu w tej definicji ogrodu społecznego możemy mówić o tych otwartych i o tych zamkniętych. Ja osobiście jestem za dywersyfikacją tego, żeby właśnie takie były i takie. Też o tym rozmawialiśmy wcześniej, że są po prostu różne potrzeby. Czasem jest potrzeba jakiejś takiej intymności i poczucia bezpieczeństwa w innych grupach społecznych, a czasem większej otwartości. W takim razie, skoro co do społeczności ogrodów są pewne niejasności co do tego, na ile ogród ma być otwarty, to na pewno jest, wiemy, że ogród musi mieć jakieś funkcje żywnościowe, to znaczy przyczyniać się do produkcji żywności w mieście. I to może być pretekstem do założenia ogrodu, to może być celem prowadzenia takiego ogrodu. W przypadku wspólnego ogrodu przy Służewskim Domu Kultury, którego założycielka Paulina Jeziorek będzie tutaj jutro, no to można powiedzieć od razu, że produkcja żywności nie jest głównym celem tego ogrodu, że przede wszystkim edukacja, skupianie tutaj społeczności lokalnej, społeczności sąsiedzkiej, integracja i też uczenie ludzi nie tylko wspólnego przebywania ze sobą, ale też takich ogrodniczych umiejętności, permakultury, kompostowania, to są przede wszystkim główne założenia tego ogrodu. Natomiast no, żywność jest tutaj produkowana, bo to jest ogród. I dlatego chciałam teraz porozmawiać trochę o roli ogrodów społecznych w bezpieczeństwie żywnościowym miasta oraz o tym, na ile żywność produkowana w ogrodzie takim miejskim jest bezpieczna dla ludzi. Bo to jest pytanie, z którymi się ogrodnicy miejscy bardzo często spotykają, że jak możecie to jeść, skoro wasz ogród jest usytuowany przy trasie. I teraz jakie mogą ogrodnicy miejscy, osoby, które chcą dopiero co założyć taki ogród, jakie mogą podjąć działania, żeby no, zminimalizować jakoś te pytania o to, czy to jest bezpieczne, czy nie. Jak mogą się upewnić, że żywność, którą będą produkować, właśnie jest bezpieczna i w jakiś sposób przebadana? Jak mogą zacząć to robić? Ja mogę w ogóle powiedzieć też o jakichś badaniach dotyczących właśnie bezpieczeństwa tej żywności prowadzonej w mieście.
I przede wszystkim to zależy od lokalizacji, bo jeżeli żywność jest przy drodze, która jest właśnie no bardzo, tak jest intensywny ruch kołowy, samochodowy, no to wtedy to zanieczyszczenie jest większe. Również w przestrzeniach poprzemysłowych będzie bardziej zanieczyszczona ziemia. Natomiast też to, co jest istotne, to, że to też bardzo zależy od tego, jakie rośliny są uprawiane. I okazuje się, że jeżeli to są drzewa owocowe, z których właśnie po prostu zrywamy tylko owoce, to te owoce są najmniej zanieczyszczone w porównaniu do różnych sałat i takich po prostu roślin, które są przy samej ziemi produkowane, liściastych, jakiś jarmuż, sałaty. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, że myślimy właśnie, jakie uprawy w jakim mieście. I tutaj wcześniej też rozmawialiśmy o tym, że ty właśnie znasz jakieś badania, tak? Dotyczące ziemi. Sporo, może nie sporo, ale jest kilka publikacji w internecie, które odwołują się do czystości żywności, która jest produkowana w mieście warzyw głównie, ale są takie też rolnicze wyznaczniki mówiące o tym na przykład, że rośliny kapustowe służą do oczyszczania gleby, w związku z tym będą akumulowały pewne pierwiastki. Te rośliny, które są liściaste, które na górze jakby zjadamy liście, no to one też będą akumulowały sobie jakieś, na pewno będą z powietrza dużo więcej brały niż z ziemi. Rośliny korzeniowe z kolei będą brały więcej ziemi. W zależności od tego, jakie rośliny chcemy uważać za bezpieczne i jakie uprawiać, na to należy zwracać uwagę, jeśli chodzi o powietrze czy o glebę. Z mojej perspektywy, jako takiego ogrodnika miejskiego, to ja mam takie poczucie, że rzadko kiedy niestety na razie w mieście zdarza się, żeby to było główne źródło naszego żywienia. W związku z powyższym, jeżeli nawet jeżeli było, no to warto zwrócić na to uwagę. Natomiast z takiej perspektywy niewielkiej ilości, którą pobieramy, no to nawet przenawożenie tej roślinności może skutkować gorszymi rezultatami niż kupienie żywności jako rolnika, czy od rolnika, który stosuje jakiś zrównoważony sposób gospodarowania. Więc tak, miasto jest wyzwaniem, należałoby zachować z takiej mojej wiedzy i perspektywy odległości od drogi, żeby chociażby to nie było uprawiane w niszy, kwaśne deszcze i tak dalej, tego typu rzeczy. Ja znam ze swojego doświadczenia opowieści o tym, jak pani 1000 kilometrów dalej pytała się o, czy 1000 czy kilka tysięcy dalej, pytała o opad radioaktywny i próbowała uprawiać roślinę w szklarni ze względu na jakieś obawy zanieczyszczenia, więc to było dosyć abstrakcyjne, więc dopóki to ma taki wymiar edukacyjny, to wydaje mi się, że nie ma czego się obawiać. Należałoby zachować podstawowe zasady, o których Ola mówiła, czyli odległość od drogi, rzeczy związane z podlewaniem, mycie tych warzyw, bo dużo rzeczy znajduje się przy samej ziemi. I tyle. I w ogrodach społecznych z taką praktyką, z którą ja się spotkałam, możliwe, że u was jest inaczej, bardzo często ta ziemia jest właśnie też przywożona jako właśnie ta niezanieczyszczona ziemia, co już też rozmawialiśmy, że jest trochę droższym rozwiązaniem. Ale w ogóle, jeżeli rozmawiamy o zanieczyszczeniach, no to ja bym też tutaj tak naprawdę nie chciała odwracać, nie wiem, problemu, bo wydaje mi się, że problemem po prostu jest właśnie zanieczyszczenie w miastach. Więc od tego by należy zacząć, a nie od tego, czy w ogóle co zrobić, żeby żywność produkowana w miastach nie była zanieczyszczona, tylko co zrobić, żeby miasta nie były tak zanieczyszczone. Tak, to uprawianie warzyw jest trochę takim buntem przeciwko zanieczyszczeniu miasta i pokazaniu, że hej, my tutaj uprawiamy warzywa, no więc jakby trochę trzeba się ogarnąć z tym zanieczyszczeniem. Tak, ale chciałem powiedzieć też, że powstała praca magisterska na SGGW dotycząca, jakieś 2 lata temu, dotycząca jakości ziemi w ogrodach społecznościowych i było tam 5 chyba ogrodów badanych i te wyniki nie były w porządku, znaczy nie było żadnych niepokojących składników w tej ziemi i to głównie właśnie dlatego, z takiego powodu, o którym ty mówiłaś, że zazwyczaj ta ziemia chyba prawie zawsze jest nową ziemią, tak? Jest ziemią przywiezioną albo po prostu zbudowaną z materiałów organicznych, z kompostu i tak dalej.
Więc może ja się też zastanawiam, że ten element taki klasyczny, typowy ogrodów, że są grządki, że grządki są wyniesione i są obramowane. Czy to to też jakby się wiąże właśnie z tą koniecznością tego, że ta ziemia musi być nowa i musi być wyżej niż poziom, niż poziom gruntu. Chociaż u was na przykład jest tak? To jest Paulina. Dołączyła do nas zresztą Paulina Jeziorek, która jest założycielką ogrodu przy Służewskim Domu Kultury i która jutro będzie naszą panejską. Tu zostać Paulina wymieniona jako pionierka w ogóle ogrodnictwa społecznego w Warszawie. Ale tak. Ja tylko jeszcze o innym aspekcie, o dwóch aspektach chciałem powiedzieć. Po pierwsze, żeby zwrócić uwagę, być może część Państwa wie, być może nie, jeśli chodzi o przywożenie ziemi, to warto i to, która jest, na której zamierzamy uprawiać, na przykład metodą no dig, czyli bez przekopywania, żeby po prostu sprawdzić tę ziemię, tak? Czyli czy są jakie zanieczyszczenia, jaki jest skład azotu, potasu, fosforu, jakie są pH, jaka jest ilość materii organicznej, to można też w ręku sprawdzić z grubsza, jak ma się jakieś niewielkie doświadczenie. Jeśli chodzi o ziemię do przywożoną, to warto też zwracać uwagę, żeby to nie był torf, żeby to nie było podłoże na bazie torfu, bo przyczyniamy się do podwójnej degradacji środowiska. Po pierwsze tworzymy ślad węglowy, bo ten torf zazwyczaj pochodzi z Litwy, a po drugie dlatego, że po prostu osuszamy mokradło, osuszamy torfowiska i duża ilość CO2 ulatuje w powietrze. Ostatni aspekt a propos bezpieczeństwa żywnościowego, no to ogrody społecznościowe i ogrody działkowe stanowią niebywały zasób, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, rozumiane jako obszary, w których potencjalnie można uprawiać żywność i które zawsze służyły do takiej uprawy. W związku z powyższym pozostawianie takich obszarów, tworzenie takich obszarów, tworzenie społeczności wokół tych obszarów jest jak najbardziej nacechowane właśnie tymi dwoma słowami, czyli bezpieczeństwo żywnościowe w mieście, w momencie, kiedy będziemy, nie daj Boże, w jakiejś sytuacji będziemy potrzebowali takiej przestrzeni, te przestrzenie powinny być w jakiś sposób w mieście premiowane. No ja bym teraz tutaj właśnie dodała tę kolejną formę, o której wcześniej wspominałam, czyli właśnie farmy kolektywne, bo jeżeli mówimy o bezpieczeństwie żywnościowym, no to świetnym przykładem jest pewnie wielu Wam znana Hawana i farmy kolektywne Organoponikos Hawanie. I chodzi o to, że tam w ogóle rolnictwo miejskie zostało wprowadzone na poziomie systemowym. Ze względu na to, że w 1991 roku zostało wprowadzone embargo i tak naprawdę Kuba musiała sama produkować całą żywność na swoim terenie i wtedy okazało się, że czy też wtedy został wykorzystany potencjał miejskiego rolnictwa. Okazało się, że ileś farm takich po prostu zostało spontanicznie założonych w mieście, a później Departament Rolnictwa i różne właśnie jakieś ustawy tak zorganizowały cały ten system produkcji żywności w miastach, że w zasadzie on stał się jednym z podstawowych. I tamte farmy, one nie działają tak jak tutaj te ogrody społeczne, że są właśnie użytkowane przez społeczność, tylko po prostu są farmerzy, którzy je uprawiają i lokalna społeczność korzysta z tych owoców i warzyw. Jest tam zawsze jakiś targ, jakieś stoisko i po prostu można lokalnie kupować tę żywność. Więc to jest taki świetny przykład właśnie wykorzystania miejskiego rolnictwa w sposób systemowy. Również Chiny w tym momencie w zasadzie przodują w takich rozwiązaniach systemowych miejskiego rolnictwa. Mi się podobają też takie właśnie koncepcje łączenia, zrzeszania wielu różnych ogrodów społecznych, bo w samym Berlinie jest ich ponad 100, również jest ich bardzo dużo w Paryżu i po prostu tworzenie jakichś takich połączeń. I teraz we Wrocławiu będzie wprowadzany program Food Share 2030, w ramach którego właśnie będą tworzone takie połączenia między lokalnymi producentami akurat poza miastem i konsumentami, głównie na zasadzie RWS-ów i ma też powstać około 6 ogrodów społecznych. Z tego co wiem, to jedna z osób, która ten program prowadzi, pani Małgorzata Onyszkiewicz, też jest na tym forum, nie wiem czy dzisiaj? Monika, przepraszam. Nie wiem czy jest dzisiaj? Tak, więc jeżeli jest tutaj na sali, to też... No. Więc ona jakby ten program prowadzi, więc myślę, że tutaj możemy dużo się od niej dowiedzieć.
Pani Monika będzie uczestniczyła w targu inicjatyw, który jest w sobotę rano, więc wtedy będzie można z nią na pewno na ten temat więcej porozmawiać, ale bardzo dobrze, że o tym mówisz i że w ogóle weszliśmy na ten poziom systemowy, bo kiedy wyobrażam sobie, że mam do czynienia z osobą, która chce dopiero co założyć taki ogród społeczny, no to na przykład w Warszawie może sobie wejść na stronę Bujna Warszawa, skorzystać z jakiegoś wsparcia, wiedzy i przeczytać kilka artykułów, przynajmniej się zapoznać z tym, jak już robili to inni. Właśnie chciałam Ciebie, Sławku, zapytać, bo Ty byłeś po prostu pionierem takiej instytucjonalizacji miejskich ogrodów w Polsce. I to zacząłeś to robić, jak już zdobyłeś doświadczenie w ogóle jako miejski ogrodnik, ale jak w ogóle wpadłeś na ten pomysł i kiedy rozpoznałeś taką potrzebę, że takie sieciowanie miejskich ogrodników jest ważne, jest potrzebne? No, historia jest prosta i złożona jednocześnie. Ja zacząłem pracować w Zarządzie Zieleni, właściwie wtedy jeszcze w Zarządzie Mienia Miasta Stołecznego z Markiem Piwowarskim, który był taką osobą, która jest nadal, który podejmuje różne inicjatywy, misje i wzmacnia pomysły osób, które przychodzą z nimi, nakierowując je na inne osoby, na inne sieci, które warto do tego zaangażować. Jako osoba, która prowadziła właśnie ogród miejski w Warszawie, przyszedłem do miasta, do Urzędu Miasta z takim pomysłem między innymi, żeby te ogrody miejskie wspierać jako coś, co jest kluczowe, ważne i bardzo wartościowe w mieście. I zaczęliśmy od zrobienia takiego forum, od spotkania z działkowcami, od spotkania z ogrodnikami miejskimi, od spotkania z nauczycielami, którzy chcieliby takie ogrody zacząć, i zapytania, jakie są wyzwania, jakie są rozwiązania, co oni widzą jako potrzebne i od czego zacząć. I dzięki, bo tu też jest tak, że miasto instytucjonalizacją, natomiast ten projekt nie powstałby bez partnerów i między innymi tak jak przedstawiciele Fundacji Pracownie Dróg Wspólnych czy kilku innych organizacji, których przedstawicieli widzę tutaj na sali, pozdrawiam, którzy wspierali bardzo te pomysły i tym ogrodnikom pomagali, bo no, siła tkwi w grupie. Więc stąd się wziął ten pomysł i z roku na rok staraliśmy się, już w mieście nie pracuję, ale z roku na rok staraliśmy się zrobić sobie taką grubą kreskę, zastanowić się, co wyszło, co nie wyszło, co należałoby zmienić i co w następnym roku wprowadzić, żeby odpowiadać bardziej na potrzeby ogrodniczek i ogrodników w Warszawie. No, chyba większość się udała, bo na koncie Bujnej Warszawy jest już latająca szkoła ogrodników miejskich, jest otwarty skład materiałów ogrodniczych. Teraz program Naprzód Działki, którego też przedstawicielki są tutaj z nami. No i dożynki w ogóle ogrodów miejskich, czyli taka impreza, która jest takim świętym zakończeniem sezonu. Ale skoro wspomniałeś Pracownię Dóbr Wspólnych i Ogród Motyka i Słońca Maćka, to właśnie chciałabym teraz chwilę jeszcze porozmawiać o takich podmiotach, które mogą taki ogród założyć. I właśnie na przykładzie może waszego ogrodu pokazać taką drogę, jaką trzeba przejść, żeby taki ogród założyć i żeby taki ogród dobrze działał i żeby właśnie kwitła w nim ta społeczność ogrodnicza. Jeśli tylko mógłbym dodać, zanim Maciek odpowie na pytanie, bo nie chciałbym mieć takiego poczucia, że miasto w jakiś sposób wymyśliło ten program. Pierwsze zapytanie, jakie, bo taka forma musiała przysłuchiwać, jakie powstało, jeśli chodzi o rozwijanie programu ogrodów społecznościowych, było praktycznie taką tabula rasa, carte blanche dla osób, które się zgłosiły i większość pomysłów, które zostały realizowane, były pomysłami osób, które przyszły do Zarządu Zieleni z tymi pomysłami, więc my praktycznie to, co w mieście robiliśmy, to wspieraliśmy te pomysły i to, co wymieniłaś, czyli i dożynki, i pomysł chociażby na Bujną Warszawę i na stronę, było z naszej strony wspierane, było konsultowane i jakoś czuję się uczestnikiem tego wszystkiego, natomiast w żaden sposób nie mogę powiedzieć, że jestem autorem, tak?
No tak, to musiało jakoś, to się działo jakoś pomiędzy tymi wszystkimi aktorami, nie? Pomiędzy organizacjami pozarządowymi i zarządem zieleni w twojej osobie. A jak to, wracając do twojego pytania, no to my w ogóle w Bujnej Warszawie mamy taki element, który się nazywa teraz rozsadnicy, i to jest grupa ludzi, która pomaga zakładać ogrody, złożona z osób, które mają już doświadczenie w tym temacie, albo same zakładały ogród społecznościowy, albo jakoś były bliżej lub dalej takiego procesu. I no i tak, no do nas po prostu wyłapujemy i zapraszamy do zgłaszania się ludzi, którzy chcą zakładać takie podejmować takie inicjatywy, i później z nimi razem pracujemy na konkretnych ich przykładach. No i no, są takie dwie rzeczy istotne, kluczowe. Pierwsza rzecz to jest po prostu grupa, to jest grupa ludzi, którzy mają determinację i czas, żeby zająć się tym tematem i założyć ogród. I jest to sporo czasu. I jest potrzebna dosyć konkretna determinacja, żeby to się udało, ponieważ to jest dosyć długotrwałe i wcale nie jest tak prosto to zrobić. Bo pierwszym problemem, na który się natrafia, to jest kwestia miejsca. Użytkowanie przestrzeni w mieście, w jakiś sposób zagospodarowanie i wyjęcie jej na taki cel społeczny jest bardzo trudne w mieście, w którym trwa bezustanna walka o przestrzeń i o przestrzeń to pieniądz, prawda? Wiąże się też z pewnego rodzaju brakiem zaufania do, który po części można zrozumieć, brakiem do zaufania do, ze strony urzędu miasta, bo urząd miasta jest bardzo jakby złożoną instytucją, są różne biura, są różne poziomy, ogólnomiejski, dzielnicowy, i na poziomie ogólnomiejskim zarząd zieleni wspiera i pomaga, a na poziomie dzielnicowym często jest inaczej. Często brakuje zrozumienia dla tej idei i takiego zaufania dla jakiejś grupki ludzi, która często właśnie nie jest ani organizacją pozarządową, ani nie jest fundacją, ani stowarzyszeniem, tylko po prostu nieformalną grupą ludzi, zaufania, że można im powierzyć 500 metrów kwadratowych albo 1500 metrów kwadratowych ziemi, że oni po prostu nie zrobią tam jakiegoś bałaganu i nie wiadomo, co się tam będzie działo. Więc żeby wychodzić taki skrawek ziemi, to trzeba sporo pracy, ale to, że jest Bujna Warszawa i Zarząd Zieleni, i który to wspiera, na pewno to ułatwia. Chociaż nie zmienia to faktu, że to nadal jest bardzo trudne. To ja bym tutaj jeszcze tylko dodała kontekst historyczny, bo jak właśnie mówiłam o tych początkach ogrodów społecznych i działkowych, to były sytuacje kryzysu, czyli właśnie pierwsza, druga wojna światowa albo wielki kryzys, i wtedy było wręcz przeciwnie. Wtedy po prostu były wielkie kampanie społeczne, żeby ludzie każdy skrawek ziemi uprawiali. Było to traktowane jako akt patriotyczny i w zasadzie wręcz obowiązek każdego mieszkańca, który nie został zrekrutowany do wojny, żeby tą właśnie żywność produkować. Natomiast później, jak się sytuacja zmieniła, no to wtedy rzeczywiście te osoby, które stworzyły te przestrzenie, no moim zdaniem w jakiś sposób zostały oszukane, bo potem te przestrzenie straciły. W tym momencie nadal są różne kampanie prowadzone, właśnie takie kampanie wykorzystywania miejskich nieużytków, ale tu również w sytuacji kryzysowej właśnie Detroit. Więc tak naprawdę w momencie, w którym pojawia się kryzys, wtedy jakby samorządy są bardzo chętne do tego, żeby wspierać miejskie rolnictwo, natomiast w innych sytuacjach chętne do tego, żeby te działki sprzedawać. No i to jest właśnie drugi podstawowy problem ogrodów społecznych, kolektywnych farm i ogrodów działkowych, to, że właśnie jest jakby od razu wpisany charakter tymczasowości, że ta działka nie jest dana raz na zawsze, na długi czas. Ludzie wkładają bardzo duży właśnie nakład pracy w tą przestrzeń, a potem te działki tracą. Były takie przykłady
próby właśnie wykupienia tej działki w latach 90. na przykład w Nowym Jorku, kiedy jeden ogród społeczny, zresztą przez to właśnie, że działał jako ogród społeczny i wpłynął w bardzo oddolny sposób na rewitalizację dzielnicy, oczywiście później wzrosły po prostu czynsze, czynsz wzrósł i był typowy, jest to typowy przykład gentryfikacji i wtedy w tym momencie tutaj pojawił się pomysł, żeby tę działkę sprzedać, pojawił się deweloper chętny, żeby tę działkę kupić. Ale akurat ten ogród, o którym mówię, udało się zatrzymać, ponieważ ta cała społeczność tego ogrodu w Nowym Jorku plus jakieś inne fundacje namówili samorząd do tego, żeby każdy z nich mógł wykupić 1/10 metra kwadratowego za $5 i wtedy po prostu bardzo takim dużą grupą ludzi udało się ten właśnie ogród pozyskać. No, to są takie jednostkowe przypadki. Trudniej jest taką działkę ogrodową zabrać w kraju takim jak Niemcy, gdzie po prostu w momencie, w którym chciano na przykład przejąć przestrzeń byłego lotniska Tempelhof, to wtedy też właśnie były duże protesty i udało się zatrzymać ten teren i tam również funkcjonuje ogród społeczny Almendekontor. A ja chciałem jeszcze powiedzieć, że no teraz też jest kryzys, nie? I chyba też trzeba jakby o tym myśleć i mieć to w głowie i nie zapominać o tym, że ten kryzys się jakby nakręca i pewnie będzie gorzej i tym bardziej jakby mieszkańcy powinni czuć się, mogą się czuć zdeterminowani i uprawnieni do tego, żeby po prostu walczyć o miejsca na ogrody i no bo one w jakiś sposób szykują nas do tego, co do sytuacji głębszego kryzysu, właśnie ucząc różnych kompetencji radzenia sobie w małej skali, w skali lokalnej. I także często też ogrody warto zakładać na zasadzie nieposłuszeństwa obywatelskiego i po prostu zajmować kawałek ziemi i potem się martwić o tego, o zalegalizowanie tej przestrzeni. Tak mi się wydaje, że to trzeba też brać pod uwagę, jak nie ma innego wyjścia. Proszę Państwa, mamy czas chyba na dosłownie jedno pytanie, więc kto pierwszy, ten lepszy z publiczności. Jeżeli mają Państwo jakieś pytanie, to proszę po prostu podnieść rękę i ja szybko tam podbiegnę z mikrofonem, a jeśli nie, to ja jeszcze zadam takie pytanie, które myślę, na które odpowiedź może się też przydać przyszłym ogrodnikom, bo przed spotkaniem, a propos przestrzeni i tego w ogóle, jak ogrody wyglądają, zaczęliśmy sobie rozmawiać o tym, że ogrody często jako inicjatywy oddolne charakteryzuje jakaś tam określona estetyka, że bardzo rzadko są takie wymuskane, bardzo ładne i tak profesjonalnie zaprojektowane, ale tutaj Maciek powiedział, że odkrył dzisiaj nawet nowy ogród, który właśnie się zalicza do tego nurtu z grupy Ładnie, czyli ogród stworzony dzięki funduszom z budżetu partycypacyjnego, który można oglądać w warszawskim Parku Morskie Oko. W każdym razie, jeżeli nie mamy takich funduszy, nie mamy tych wszystkich wspaniałych donic i pięknych grządek, chcemy wszystko zbudować sami, no to tutaj jest też taki pomysł i strona, o której wspomniała Ola, która pewnie mogłaby się wielu z Was przydać. Tak, ja mówiłam o stronie Open Design, ale zanim o niej powiem, to jeszcze chciałam wspomnieć, że są takie właśnie trzy modele powstawania tych ogrodów społecznych. Jeden zupełnie oddolny i wtedy właśnie jest taka anarchitektoniczna estetyka i powstają właśnie anarchitektoniczne obiekty. Drugi sposób to jest partycypacja społeczna architektów, artystów z lokalną społecznością i wtedy właśnie ta przestrzeń jest zaaranżowana bardziej architektonicznie i to też są bardzo fajne projekty. I trzecie, kiedy po prostu jest zaprojektowane totalnie odgórnie przez architekta, na to daje czasem pieniądze jakaś fundacja albo bardzo często również jakaś firma w ramach jakichś działań takich promocyjnych. Natomiast ja wspominałam o stronie Open Design i to jest taka strona, to w ogóle nie dotyczy samych ogrodów społecznych, tylko właśnie takiego projektowania oddolnego. W której na tej stronie są różne projekty, które każdy może po prostu sobie ściągnąć i je później wykonać z jakichś łatwo dostępnych materiałów. Można też tam swoje projekty zgłaszać. I cały pomysł polega na tym, że
wszystkie te projekty opierają się na konkretnym module. Nie pamiętam teraz, jaki to jest moduł, ale każda śrubka jest właśnie oparta o ten moduł albo jego wielokrotność, każda wielkość jakiegoś elementu w danym projekcie. I dzięki temu każdy, kto tam jakiś swój projekt indywidualny daje, to w zasadzie już na wstępie można go połączyć z innym projektem, bo po prostu wszystkie do siebie na bazie tego jednego modułu pasują. I jestem pewna, że tam też jest wiele właśnie projektów związanych z architekturą ogrodów społecznych. Czyli podsumowując, to strategia powinna być taka, że zasiedlamy na zasadzie takiego buntu i nieposłuszeństwa, potem się zaprzyjaźniamy z jakimiś artystami, którzy nam to projektują i pomagają nam to zbudować. Zaczynamy integrować społeczność lokalną, która już tam jest i razem z nimi sadzimy i potem mówimy, że my już tam jesteśmy przez zasiedzenie i jest kryzys i proszę nam tego nie odbierać. Ja uważam, że tak trzeba robić. Tak czasami można zrobić, jak się nie da inaczej. Tak, oczywiście. Można jeszcze walczyć o zapisy w planach miejscowych, bo też by się pojawił właśnie w ogóle taki zapis jak ogród społeczny, obok ogrodów działkowych. Pojawił się. Żeby się pojawił. Nie, ale oczywiście najpierw, zanim się cokolwiek zrobi, to tylko tak trzeba oczywiście najpierw dobrze się przyjrzeć, jakie są plany dotyczące tego miejsca i tak dalej. Może się okazać, że to będzie po prostu taki hura optymizm, a zaraz przyjdzie po prostu buldożer i już go nie uda się zatrzymać w żaden sposób. Także chciałem tylko odwrócić trochę tą kolejność, o której powiedziałaś, bo z mojej perspektywy jednak najpierw jest społeczność, czyli integrujemy społeczność, w tym artystów, a potem zasiedlamy. W tych właśnie projektach, w modelu partycypacji społecznej to często było właśnie najpierw, nie wiem, rok budowania społeczności i pracy ze społecznością, a dopiero później przełożenie tego na projekt ogrodu. Tak, oczywiście ja tworząc ten plan w głowie zakładałam, że no nie robimy tego sami, że już jest jakaś grupa aktywistów, sąsiadów, jesteśmy jacyś my i oczywiście w trakcie poznajemy też ludzi, którzy są naszymi sąsiadami, którzy chcieliby się w takie działania włączyć, bo to jest zresztą świetna okazja do tego, żeby w ogóle poznać ludzi, którzy są wokół nas i poznać problemy ludzi, których w inny sposób byśmy nie poznali, bo wiadomo, żyjemy w jakichś swoich mniejszych grupach i problemy, nie wiem, młodych mam albo seniorów wcale nie są nam na co dzień bliskie, a tworząc taki ogród i poznając tych ludzi, którzy są wokół nas, możemy właśnie też poznać te problemy i dzięki to temu to jeszcze fajną koncepcją są międzykulturowe ogrody społeczne, które właśnie powstają w Niemczech i to są ogrody osób mieszkających w Niemczech od urodzenia i właśnie migrantów. Proszę Państwa, my już musimy niedługo kończyć, ale ja jeszcze tutaj za mną zobaczycie zdjęcia autorstwa Oli, które w ogóle wygrały w konkursie Different Worlds w 2017 roku. To są ogródki wrocławskie, tak? To są ogrody Lepsze Jutro, nie wiedziałam, że je będziesz pokazywać. W każdym razie tak, to w zasadzie jest widok z mojego okna, po prawej. To zazdrościmy takiego widoku. To jest właśnie ta wspomniana już mapa ogrodów społecznych Warszawy. Możecie sobie po prostu wpisać Bujna Warszawa i tam po sobie zobaczyć. Wszystkie ogrody są oznaczone, jak się najedzie na tą małą literkę W, to się rozwija opis, godziny otwarcia i koordynatorzy, a to jest piękna motyka i słońce na Jazdowie, czyli ogród założony przez Maćka Łapkowskiego. Dziękuję bardzo. Nie. I jeszcze parę innych osób. A, jeszcze parę innych osób, ale no tutaj jest z nami dzisiaj Maciek, więc o nim wspomniałam. Bardzo dziękuję, że przyszliście i że chcieliście trochę posłuchać o ogrodach społecznych, więc do dzieła, zakładajcie swoje i zmieniajcie miasta. Dzięki.